Hejo, tu Dominika. W dzisiejszych czasach nieustannie ciąży nad nami presja. I bardzo rzadko również sami ją na siebie nakładamy. Presja do bycia lepszym, do niepopełniania żadnych błędów, czasami wręcz do bycia perfekcyjnym. Zawsze jesteśmy dla siebie swoimi największymi krytykami, a otaczający nas świat wcale w tym nie pomaga. Wciąż namawia nas do porównywania się do innych, do osób, które na przykład w mediach społecznościowych pokazują po prostu bardzo niewielki ułamek swojego życia. Bardzo idealny, nieskazitelny, niesamowicie piękny, uzdolniony fragment swojego życia. I ta presja ciąży na nas naprawdę czasami w każdym obszarze naszego życia. W pracy musimy być po prostu bezbłędni, musimy jak najwięcej zrobić, jak najwięcej zarobić, pokazać się od jak najlepszej strony. Musimy mieć również perfekcyjne ciało, pod każdym względem. Dodatkowo powinniśmy być oczytani, znać wszelkie dzieła kultury i piszemy w tych swoich planerach zadania do wykonania na cały tydzień, cały miesiąc. I nawet jeśli to są jakieś zadania, które mają nam sprawić przyjemność, przeczytanie jakiejś książki, obejrzenie jakiegoś filmu. To nie jest tak, że jeśli jakiegoś zadania nie wykonamy, to idzie ono w niepamięć. Nie, te kolejne zadania się kumulują i kumulują. I po prostu nawet w czymś, w czym mieliśmy zobaczyć coś relaksującego, coś odstresowującego, widzimy cały czas tę presję. No bo przecież sama na siebie nałożyłam postanowienie noworoczne. Nawet nie jestem w stanie spełnić swoich własnych oczekiwań? Zejdź z siebie. Nie naciskaj na siebie. Współczesny świat wystarczająco chce cię zmotywować. Wystarczająco cię tłamsi. W trudniejszych chwilach spróbuj znaleźć w sobie swojego własnego przyjaciela. Zerwij tę skorupę ciążących na tobie presji i po prostu odkryj tę wrażliwą, delikatną osobę. Tę niesamowicie ambitną, kreatywną, inteligentną, której naprawdę zależy na tym, aby się rozwijać. Ale nie za wszelką cenę. I na własnych zasadach, a nie na zasadach otaczającego świata. Pamiętajcie, że nie możemy się porównywać w każdej dziedzinie życia do osób, które nas otaczają, czy do osób, które obserwujemy w mediach społecznościowych. Bo nigdy, przenigdy nie będziemy najlepsi w każdej dziedzinie. A dodatkowo każdy z nas ma swoją własną ścieżkę. Każdy ma jakieś swoje problemy, jakieś swoje trudności. I nie możemy oczekiwać od siebie, że nasze życie będzie dokładnie tak samo wyglądało, jak życie innej osoby. To w ogóle byłoby bardzo nieciekawe życie. Bądźmy trochę oryginalni. Czasami bardzo trudno jest przyznać się do błędu. Bardzo trudno jest również przyznać się do tego, że czegoś się nie umie, nie potrafi, nie rozumie. Szczególnie jeśli się jest na przykład na wyższym jakimś stanowisku w firmie, albo na przykład mamy do czynienia z kimś, kto jest od nas młodszy. Ale mam wrażenie, że czasami jeśli przyznamy się przed kimś do błędu, czy do niewiedzy, albo przyznamy się do tego przed sobą samym, to staniemy się sobie bliżsi, bo każdy w głębi duszy wie, że każdy ma prawo popełniać błędy i czegoś nie wiedzieć, no bo to nie jest możliwe, żeby wszystko wiedzieć zawsze. Nawet jeśli jest się niesamowicie mądrym człowiekiem, ma się nie wiadomo jakie tytuły i nie wiadomo jaką pracę. I takie przyznanie się do błędu oczywiście nie w każdej sytuacji jest pożądane, ale bardzo często jest naprawdę godne podziwu. Dzisiaj jeszcze krótko chciałabym poruszyć jeden temat. Szczególnie młodzi ludzie bardzo często lubią łapać wiele srok za ogon. Czasami wynika to z tego, że chcemy więcej zarobić, że jesteśmy po prostu bardzo ambitni albo nie potrafimy z czegoś zrezygnować. I bardzo często przez ten natłok zadań, natłok obowiązków nawet nie mamy szansy cieszyć się młodością. Brzmi to bardzo patetycznie, ale czasami tak jest. I ja często dokładałam sobie coraz to nowe obowiązki, coraz to nowe zajęcia,
I byłam pewna, że wszystko ogarnę, że w zasadzie każda z tych czynności czegoś mnie nauczy, da mi jakąś korzyść. A jak przychodziło co do czego i to wszystko faktycznie się skumulowało, to bardzo często nie czerpałam po prostu żadnej przyjemności z żadnej z tych czynności. I tak jak wcześniej sobie planowałam, że o, to zadanie wykonam najlepiej na świecie, po prostu dam z siebie wszystko, tak jak przychodzi co do czego, to po prostu mam ochotę, żeby to już wszystko się jak najszybciej skończyło, bo nie mam już na to siły. Często z tego wszystkiego też nie śpimy wystarczająco dużo. A to dla naszego zdrowia nie jest dobre i nie jest dobre dla naszego samopoczucia. Uwierzcie, że jak się człowiek wyśpi choćby kilka dni z rzędu, to naprawdę może mieć automatycznie lepszy humor. I to już chyba wszystkie moje przemyślenia na dziś. Bardzo dziękuję, że zostaliście ze mną do tego momentu. Jeśli wciąż to oglądacie, bardzo, ale to bardzo Was proszę, żebyście zostawili kciuka w górę, jeśli tylko ten film Wam się spodobał. Jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne. Serio, motywuje mnie to niezmiernie do nagrywania kolejnych filmów. Moje następne materiały czasami będą takie głębokie jak ten dzisiejszy, a czasami zupełnie luźne, czy może nawet zabawne. Zachęcam również do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jeśli zasubskrybujecie kanał, a na dodatek jeszcze klikniecie dzwoneczek, to powinniście być informowani o wszystkich moich nowych filmach. Bardzo, ale to bardzo chciałabym podziękować osobom, które wspierają mój kanał finansowo. Teraz na ekranie pojawi się lista tych osób. Jeśli ktoś z Was nie wspiera jeszcze mojego kanału, a chciałby to zrobić, chciałby się również dowiedzieć o bonusach, które wynikają z takiego wspierania, to koniecznie zajrzyjcie do opisu pod tym filmem. Tam są linki, w których się wszystkiego dowiecie i będziecie mieli możliwość rozpoczęcia tego wspierania. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tym filmie. W ogóle, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Czy moje te przemyślenia cokolwiek Wam dały. Być może są to bardzo oklepane słowa, ale ten temat, bliżej nieokreślony, siedział w moich notatkach od wielu miesięcy. Raz na jakiś czas przychodzi do mnie taki nastrój, który właśnie bardzo ściśle wiąże się z tym tematem i chciałam po prostu to jakoś wykorzystać, podzielić się tym z Wami. Mam nadzieję, że coś z tego wyszło. Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie i no dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już za tydzień.